W urokliwych przestrzeniach Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbyło się podsumowanie drugiego wojewódzkiego konkursu na palmę i pisankę wielkanocną. Wydarzeniu patronują pani Beata Mazurek, poseł do Parlamentu Europejskiego i pan Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Konkurs przeprowadził Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. Do konkursu zgłoszono 671 prac ze 130 gmin z terenu całego województwa lubelskiego. Z nadesłanych prac powstała wystawa pokazująca tradycyjne i współczesne palmy i pisanki. W związku z obecną sytuacją nie możemy zaprosić do obejrzenia wystawy szerszej publiczności. Zatem chociaż dzięki materiałowi filmowemu nacieszmy oczy bogactwem tegorocznych prac. Nadesłane palmy i pisanki są bardzo zróżnicowane pod względem formy, wielkości, techniki i wykorzystanych materiałów. W konkursie wzięli udział autentyczni twórcy ludowi, amatorzy, artyści plastycy oraz dzieci i młodzież. Do oceny przedstawiono zarówno prace indywidualne, jak i zbiorowe wykonane przez koła gospodyń wiejskich, przez warsztaty terapii zajęciowej, koła plastyczne i świetlice działające przy szkołach i placówkach kultury. Podkreślić należy to, że możemy oglądać aż trzykrotnie więcej prac w stosunku do poprzedniej edycji konkursu z 2019 roku. Jako organizatorzy cieszymy się z takiej ilości zgłoszeń. Pokazuje ona dużą aktywność i sprzyjające warunki pracy twórczej, która jest zapewne także wynikiem pozostawania w domach na skutek pandemii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za podzielenie się efektami swojego talentu, świątecznego entuzjazmu i ogromu pracy włożonego w te niepowtarzalne rękodzieła. Patrząc na te prace, trudno nie być pod wrażeniem pomysłowości i zaangażowania ich twórców. Jak widać z ilości uczestników, tradycja wicia palm i tworzenia pisanek, pomimo ciężkiego okresu pandemii, ma się w województwie lubelskim bardzo dobrze. Z punktu widzenia zachowania tradycji, cenne jest kultywowanie wśród uczestników i przekazywanie młodszemu pokoleniu dawnych wzorów i technik, dzięki czemu mamy nadzieję, że nie zanikną, a będą kontynuowane i upowszechniane. Techniki współczesne w palmie i pisance świętują swój rozkwit. Twórcy czerpią inspirację, korzystając z dużej dostępności materiałów i nowych technik. Wymieniają się doświadczeniami i tworzą nowe wzory. Przygotowując przed świętami Wielkanocy te ręcznie robione, indywidualne cudeńka, pokazujemy, jak piękna i bogata jest kultura naszego regionu. Wystawa, którą możecie Państwo obejrzeć, jest tego najlepszym dowodem.